wobec tego, jak żeśmy sobie tyle powiedzieli, to teraz przejdziemy do zadowolenia płciowego. Otóż jako pierwszy punkt biologiczna i psychologiczna funkcja zadowolenia seksualnego. Proszę Państwa, przyjemność, zadowolenie jest pewnym uczuciem, które towarzyszy sprawnemu działaniu naszego ustroju. Wszystko, co sprawnie w nas działa, nasze ciało daje nam zadowolenie. Jedzenie, prawda, i picie, jak człowiek jest spragniony, napije się wody, prawda, no zadowolony jest. Zadowolony jest, jak odpoczywa, zadowolony jest, jak się porusza. Ma nawet pewną namiętność poruszania się, dziecko ciągle musi się poruszać, prawda. Jest pewna, profesor Piasecki uważał, że taki był poznański teoretyk wychowania fizycznego, że dziecko ma instynkt w ogóle ruchu, że ono musi się poruszać i zorganizowanie ruchu dziecka daje mu autentyczną radość. No to widzimy nieraz te dzieciaki, które kopią, te dziewczyny, które skaczą przez gumkę, prawda, utrudniają sobie to skakanie, zakręcają te nogę i odkręcają się. I to jest pewna, i to jest namiętność dla tego dziecka, ono w tym wyżywa się. Chłopaki, które kopią tę piłkę, zziajane, przychodzi. Także ruch daje wiele radości człowiekowi. Jedzenie daje radość, prawda, no, wypoczynek daje radość. Wszystko, co słuchanie muzyki daje radość, oglądanie obrazów daje radość. Przyjemność, czyli przyjemność jest wyrazem naturalnym wyrazem sprawności działania ustroju. Nie ma nic dziwnego, że działanie seksualne daje przyjemność i daje radość, które ma niesłychaną wartość, o tyle, że podkreślam raz jeszcze, bez tego zadowolenia nie istniałaby ludzkość i nie istniałoby życie społeczne. To właśnie przyjemność seksualna jest warunkiem tego, że w ogóle ludzie istnieją. Przyjemność seksualna, jeśli chodzi o mężczyznę wszystkim, i jest warunkiem tego, żeby istniało małżeństwo i rodzina. Nie można tego przeoczyć, nie można tego o tym zapominać. Rzecz polega na tym, że problem w tym, że ta przyjemność ma szczególny charakter spośród przyjemności. Mianowicie od innych przyjemności można się uzależnić, zwłaszcza od takich, widzimy przyjemność właśnie internetu, oglądania czegoś w telewizji, przyjemność w jedzeniu. Można się uzależnić od innych przyjemności, ale nie jest to tak częste, czy tak zagrażające strukturom życia społecznego, jak uzależnienie od rzeczywistości seksualnej. Albo od emocji, u kobiet to zwłaszcza jest, albo od doznań, co zwłaszcza może cechuje mężczyzn. O uzależnieniu już mówiliśmy, nas interesuje, dlaczego od doznania seksualnego można się uzależnić. Otóż najpierw dlatego, że doznanie seksualne ma szczególną funkcję, szczególne działanie w zakresie działania naszego ustroju, że ono jest doznaniem, które odbija się na układzie wegetatywnym i na oddechu, i na biciu serca, i na układzie naczyniowym, prawda, przez zmiany ukrwienia skóry. Już nie tylko mówię o zmianach w układzie rozrodczym, ale ogólne ma to. I co więcej, jest to jedyne doznanie, które, jak twierdzą w tych swoich podręcznikach seksuologicznych, które jak gdyby zaciera w człowieku jego granice, że on się czuje jak gdyby wyprowadzony poza granicę, nieograniczony swoim ja. Stąd jest to doznanie, które w najwłaściwszy sposób odpowiadałoby temu, że są dwoje jedno ciało. Że ci ludzie, którzy naprawdę są ze sobą zjednoczeni, naprawdę się kochają, w tym doznaniu odczuwają właśnie jakąś jedność. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. I to jest doznanie, wobec tego jest to doznanie wyjątkowe, ale z tego względu ono może być poszukiwane poza tym, jako pewna wirtualna rzeczywistość. Może być pewnym sposobem wyjścia ze świata. Tak jak narkotyk. Dlaczego człowiek sięga po narkotyki? Żeby uciec z tego świata. Mówi mi chłopak, wącham traszkę. No dobra, ale wiesz, a co ci to daje? Tak życie jest takie inne. Jest to wirtualne doświadczenie inności życia. Czyli co? W gruncie rzeczy to życie dla niego jest jakoś trudne, jakoś ciężkie i on nie ma siły tego życia nosić i nie ma siły tych problemów rozwiązać. No więc ucieka z życia. Praktycznie by to było tak, że popełnia samobójstwo, ale nie ma odwagi samobójstwa popełnić, bo z tego ucieka z życia w sposób... Każde uzależnienie jest jakąś formą samobójstwa, jakąś formą ucieczki z życia. A alkoholika zapytać trzeba,
Od czego uciekasz? Ktoś popełnia samogwałt. Od czego uciekasz? Okazuje się, że się czuje niekochany, że się czuje niekochana, że ma stres, jak ma egzamin, czy ona ma egzamin, czy się czuje niekochana, chłopak ją opuścił. Szereg takich rozmaitych stresów, którym człowiek sobie nie daje rady i wtedy ucieka z życia. Na chwilę zapomni, co mi zostaje, pisze chłopak, a refleksja, nie myśleć. No i wtedy właśnie ma wtedy taką sytuację, że na chwilę nie myśli. Na chwilę, ale rzeczywistość powraca i to też w każdym uzależnieniu, że akt uzależnienia na chwilę człowieka wyłącza z życia, ale potem życie z problemami wraca. I świadomość tego, że on sobie z tym życiem nie daje rady, jest tym bardziej gorzka. Alkoholik jest tym bardziej gorzki jak makaca, że sobie nie dawał rady. Dziewczyna, która ma wielkie trudności z masturbacją, ona tego nie chce, ona pada, ale to wtedy, kiedy sobie nie daje rady, kiedy właśnie mam rozmaite takie czy inne trudności życiowe, prawda, sobie nie daje z tym rady, no dobrze, a wtedy mam do siebie tym gorszy wstręt. O właśnie, jest ta pędla taka, prawda, że mam źle mi w życiu, uciekam w masturbację i w doznanie seksualne, bo tak trzeba powiedzieć, prawda, doznanie seksualne, które doświadcza niedawania sobie rady w tym życiu, bo dlatego go szuka, pogłębia sytuację złego poczucia i pętla się, prawda, zamyka. Omawiamy zadowolenie płciowe. Powiedzieliśmy o tym, że jest to szczególna postać zadowolenia, szczególna postać przyjemności i zwróciliśmy uwagę na to, że zadowolenie seksualne rodzi uzależnienie. Interesuje nas, dlaczego uzależnienie, dlaczego doznanie seksualne rodzi uzależnienie. Co takiego w tym doznaniu seksualnym jest, że ono może być formą ucieczki z życia. Spróbujmy sobie to przedstawić na i wypisać sobie to, czym oczywiście to doznanie seksualne jest. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na skutki doznania seksualnego w naszym życiu psychicznym, psychoemocjonalnym. Mianowicie, jako pierwszy skutek mamy tutaj wymienione uwolnienie od napięcia psychoruchowego. Tak to opisuję, no, to jest pewna zawsze taki opis, nie jest trudno oddać w słowach coś, co jest tylko odczuciem. Ale jest w człowieku pewien stan napięcia i tak to ludzie opisują. Nie mogę wytrzymać tego napięcia. Może chłopak powiedzieć, no wreszcie mam spokój, ale cóż, kiedy znowu zrobiłem coś złego. Mówi taka pani psycholog amerykańska, szef, że ludzie coraz częściej traktują doznanie seksualne jako dawka narkotyku, get a fix, a nie jako coś, co by miało znaczenie. Otóż jest napięcie w człowieku, które nie ma charakteru seksualnego. Gdy rozmawia się z osobami mającymi takie trudności, to się okazuje, że one nie są pobudzone seksualnie wtedy, kiedy sięgają po doznanie seksualne. Chociaż może tak być, jeżeli ktoś ogląda jakieś pornograficzne, powiedzmy, zdjęcia i to stanowi okazję do, powiedzmy, samogwałtu, czy ktoś czyta jakąś książkę, jakąś treści, które budzą podniecenie, no to wtedy oczywiście występuje pobudzenie seksualne, ale bardzo często nie ma pobudzenia seksualnego. Ostatnio rozmawiałem z taką młodą dziewczyną, która nieustannie się masturbuje. Dzień w dzień i to nawet w ciągu dnia masturbuje się, nie może sobie zupełnie z tym poradzić i wcale nie jest pobudzona seksualnie, tylko coś w niej takiego jest, co się domaga wywołania tego pobudzenia seksualnego, wywołania doznania. No to samo jest oczywiście z chłopakami, czyli chłopak nawet kilka razy dziennie masturbuje się, to nie jest żadna potrzeba. To jest coś innego, to jest jakiś stan wewnętrzny, który przez doznanie seksualne zostaje jakoś na chwileczkę rozwiązany, ale oczywiście nie jest rozwiązana przyczyna tego stanu, który nazywam napięciem jakimś psychoruchowym. Otóż zastanówmy się, jak to napięcie wygląda. To jest napięcie, które każdy z nas zna, bo to jest napięcie, które niosą ze sobą rozmaite okoliczności życiowe. Więc ja tutaj wypisałem 6 takich elementów tego napięcia, które w pewien sposób zostają załagodzone przez doznanie seksualne, które nie rozwiązuje źródeł napięcia, tylko jest
odbarcza to napięcie, ale wobec tego rodzi się błędne koło, to odbarcza napięcie, ale napięcie powstaje, wobec tego się odbarcza napięcie, no i się robi takie błędne koło, bo to odbarczenie napięcia rodzi tak samo poczucie pewnej winy, poczucie niewłaściwości swojego postępowania. Więc to jest zaburzenia koncentracji uwagi. I to są dni, są chwile, kiedy człowiek ma trudności. Młodzież, która się uczy, ma trudności w zapamiętaniu. Są dni, kiedy trzeba kuć na to, żeby coś zapamiętać, bo się trudno zapamiętuje. Ten ubytek pamięci. Ja nie mam pamięci, powie ktoś. Nie mam pamięci. No kuję i nie mam pamięci. Nie mogę zapamiętać. Prawda? Brak koncentracji uwagi. Nie można się skupić na tym, co się robi. I ten brak koncentracji uwagi jest połączony oczywiście z tym, że człowiek się męczy wysiłkiem, męczy się przy pracy jakiejkolwiek, przerywa tę pracę, bo musi zapalić papierosa, uczy się tam czegoś, ale musi zmieniać ten przedmiot, bo jest zmęczony. Spotkałem się w podręcznikach psychologii z takim pojęciem jak męczliwość. Niemożliwość czy trudność w wytrzymaniu, dłuższym wytrzymaniu pewnego wysiłku, zwłaszcza wysiłku intelektualnego, ale każdego wysiłku. Konieczność przerwania, oderwania się od tego, zrobienia czego innego. Oczywiście taki stan wywołuje poczucie niezadowolenia, frustrację, bo temu człowiekowi nie wychodzi to, co robi. W związku z tą frustracją pojawia się agresja, zwiększenie agresywności, czy w ogóle agresywność. Matka mówi, przez 3 tygodnie chłopak jest, że psuł go do ramy, a potem nagle diabeł w niego wchodzi, trzaska drzwiami, krzyczy, wrzeszczy, wyzywa, prawda, wreszcie wychodzi, ucieka z domu, bo nie może wytrzymać, prawda, agresywność się zmienia. W szkole tak samo widzimy takie dni, kiedy dzieciaki są bardziej agresywne. Są dni, kiedy jest w porządku, potem przychodzi taki dzień, gdzie tam zaczepiał koleżanki, ale koleżanki też nieraz zaczepiają kolegów i też są takie nieraz agresywne w stosunku do kolegów. Więc zwiększenie agresywności. Dalej, pobudzenie psychoruchowe. Ono się wyraża tym, że nie można usiedzieć na miejscu. No więc tak się człowiek chodzi, bo nie może wytrzymać na miejscu. Właśnie zmienia te miejsce, idzie do telewizora, idzie do komputera, tam coś idzie przygotować do jedzenia, czy napić się, no nosi go. Matka mówi, nosi go. Wreszcie mamy obniżenie nastroju. No to jest bardzo częste zjawisko w ogóle w naszym życiu. To popularnie się nazywa depresji, dołka i tak dalej. No to obniżenie nastroju, że człowiek jest żywy nastroju. Normalnie mówi się o tym, że ktoś wstał lewą nogą. No bo akurat jest, nie wiem, no, jest zły, wszystko mu nie odpowiada w danym czasie, prawda? Obniżenie nastroju. I wreszcie coś, co w takiej psychofizjologii nazywamy zwiększeniem bezwładności procesów nerwowych. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Nasz układ psychiczny jest nastawiony na stan pobudzenia i stan hamowania. To są dwa stany czynnościowe naszego układu nerwowego. Według tych stanów są potem robione również wszystkie maszyny, które mają swój zespół napędu i zespół hamowania. To jest, ta regulacja musi być tam, gdzie jest napęd, musi być hamowanie. I tak działa nasz układ nerwowy. Mamy bodźce pobudzające i bodźce hamujące. Są te dwa nasze układy, układ wegetatywny, układ sympatyczny, układ parasympatyczny, które są w pewnym stanie równowagi, powinny być, ale niejednokrotnie zaburzony jest ten stan równowagi. Otóż wtedy, kiedy jest stan równowagi, to na przykład człowiek, który jest wrażliwy i ma silne zdolność reagowania na bodźce, jednocześnie powinien mieć silne dynamizmy regulujące i trzymające równowagę stanu pobudzenia i stanu hamowania. Tymczasem według w tym stanie ogólnym napięcia, zespole napięcia psychoruchowego występuje zaburzenie, że mianowicie jeżeli występuje pobudzenie, to nie ma, te procesy hamowania są osłabione. Albo jeżeli jest hamowanie, to zespoły pobudzenia są jakoś uszkodzone. Wyraża się to jako najprostszy sposób obserwacji w zaburzeniach snu. Sen jest fazą, bardzo trudno powiedzieć, co to jest, ale jest jakąś fazą procesu czuwania i snu. I ta faza snu powinna mniej więcej wynosić 1/3
czasu, czyli 2/3 powinna być czasu pobudzenie, 1/3 hamowanie, sen. Otóż jeżeli jest zwiększenie bezwładności układu nerwowego, to cierpi na tym sen. Człowiek, który działa w fazie pobudzenia przez dzień, nie może się zahamować i nie może zasnąć. Jak potem ma się obudzić i ma przejść do... to nie może się obudzić. To wszystko jest przesunięte. Ponieważ nasze dzieciaki chodzą późno spać, więc one się rano nie mogą dobudzić. Bardzo często ludzie tak samo nie mogą się dobudzić. No i wtedy muszą sztucznie dodać sobie napędu, więc piją kawę. Pierwsza czynność, którą człowiek rano robi, pije kawę. Dlaczego? No żeby właśnie zwiększyć, zaraz to wyrysujemy ten schemat. To samo jak nie może zasnąć, no to zazywa środki nasenne. Otóż doznanie seksualne na chwilę wprowadza uregulowanie tego zaburzonego poziomu. Podobne działanie ma zresztą i nikotyna, która w tych niewielkich dawkach, jakie są, oraz dlatego nie używana jako lekarstwo, że lekarstwo wymaga odpowiedniej różnicy pomiędzy dawką, która oddziałuje korzystnie, a dawką, która jest już toksyczna. Więc ten margines bezpieczeństwa powinien być w lekarstwie znaczny. Natomiast w nikotynie ten margines bezpieczeństwa jest bardzo mały. Dawka, która mogłaby działać regulująco i działa regulująco na stan układu nerwowego, ona jest bardzo bliska dawki już toksycznej. Dlatego nikt nie przepisze nikotyny jako środka leczniczego. Natomiast palacz sam reguluje to. Może palić prędzej, może palić wolniej, może palić więcej papierosów, więc on sam reguluje tę ilość nikotyny, która mu reguluje, mu to dobrze robi, bo jest uspokojony, uspokaja go to i tak dalej. Ale to jest tak samo taki czynnik regulujący stan napięcia układu nerwowego. Otóż zauważmy, że może być tak, jeżeli chodzi o pobudzenie i hamowanie i wynik. Jak to może być? Może być pobudzenie zwiększone, hamowanie jest, powiedzmy, bez zmian, wynik będzie, człowiek będzie pobudzony. Może być pobudzenie normalne, a hamowanie zmniejszone. To wtedy człowiek będzie znowu też pobudzony. Może być pobudzenie zmniejszone, a hamowanie zwyczajne, wtedy będzie człowiek zahamowany. I może być pobudzenie normalne, a hamowanie zwiększone i wtedy znowu wynik będzie zahamowany. O, no więc to widzimy, że są... Wynik jest taki, czyli co może być? Może być pobudzenie zwiększone, hamowanie zmniejszone. W sytuacji, gdy człowiek jest zirytowany, coś go pobudziło, zirytowany, nie może zasnąć. Dlaczego? Bo jest pobudzony. A nie miał jakoś to hamowanie, nie specjalnie było mniejsze, czy po prostu był brak równowagi. Może być tak, że hamowanie jest zmniejszone. On był zirytowany albo zmęczony i nie panuje nad sobą. Wobec tego jest pobudzony, bo on nie potrafi nad sobą zapanować. Może być zmniejszone pobudzenie. Człowiek rano jest śpiący, nie pobudził się dostatecznie i wobec tego jest zahamowany. Musi zabrać kawę, żeby coś mu wynikało, prawda? Może być zwiększone hamowanie, stan lękowy. Jakieś lęki ma, hamowanie zwiększone, prawda? Wtedy i on jest znowu zahamowany. Nie ma, są wszystkie fobie, ma trudności w kontakcie z ludźmi, nie potrafi przemówić, trema. Prawda, na przykład ma ktoś tremę, bo lęka się czegoś w szkole. Więc widzimy, że ten stan bardzo różnorodny jest w jakiś sposób, ten przykry stan braku równowagi układu nerwowego jest w jakiś sposób zmniejszany, ucieka od tego stanu przez doznanie seksualne, które w jakiś sposób powoduje no, jakoś chwilowe takie uspokojenie. I dlatego, ponieważ ta sytuacja napięcia, którą niesie życie ze sobą, istnieje, wobec tego doznanie seksualne jest taką formą ucieczki od trudności, z którymi sobie człowiek nie daje rady, nie może ich nosić i nie potrafi ich rozwiązać. No wobec tego ratuj się kto może. Kto ma dyscyplinę wewnętrzną, no ten będzie jakoś wytrzymywał ten stan, dojrzałość, dorosłość. Według Olporta amerykańskiego takiego psychologa, który zajmował się problemem dorosłości, on mówi, że cechą dorosłości jest to, że człowiek wytrzymuje stres. Więc w tej sytuacji człowiek powinien wytrzymać stres. Jeżeli nie wytrzymuje tych stresów, no to ratuj się kto może. To wtedy on pali papierosy, pije wódkę, sięga po seks w takiej formie. Druga funkcja doznania seksualnego, poza tą funkcją jak gdyby chwilowej regulacji stanu napięcia, to jest funkcja zawężenia pola świadomości.
Mówiliśmy o tym, że doznanie seksualne jest doznaniem, które wywołuje pewne efekty fizjologiczne i ono jest silnym doznaniem. Także ono rzeczywiście może koncentrować na sobie uwagę, zresztą tak jak każde doznanie na sobie koncentruje naszą uwagę. Ktoś patrzy w telewizor, przeżywa ten silnie ten i nie może się od niego oderwać. Ktoś siedzi w komputerze czy w internecie, nie może się od tego oderwać. Dostaje telefon z Warszawy, jakaś pani pyta, czy jest jakaś przychodnia w Warszawie, która by pomagała ludziom uzależnionym od internetu czy od komputera. Ja mówię, a jak to wygląda? Ano tak, syn jest na studiach, prosił, żeby zapytać się, bo on wraca ze studiów, siada przy komputerze i nie może się od komputera oderwać. Dzieci, które gry mają te komputerowe, nie mogą się od nich oderwać. Jest coś takiego, że ten ekran jest takim małym przedmiotem, który koncentruje naszą uwagę i stwarza sytuację pewnej hipnozy. Unieruchomienie wzroku. Dziecko, które normalnie jest ruchliwe, siedzi przy telewizorze i potrafi półtorej godziny siedzieć bez ruchu przy telewizorze. To jest nie do przyjęcia w ogóle w normalnych warunkach. To dziecko jest, jak my to nazywamy w psychiatrii, katalepsja. To jest takie zawężenie świadomości, czynności nerwowej, że ten człowiek jest bez ruchu, siedzi wpatrzony w jeden punkt. I dlatego obrazy telewizyjne czy obrazy ekranowe bardzo wpływają na emocjonalne życie, bo to ten stan katalepsji, wpatrzenia w jeden obraz i chłonięcia tego obrazu sprawia, że ten odbiorca żyje tym, co ogląda. Jest ciekawa taka książka, właśnie Psychologia filmu, gdzie robione były zdjęcia widowni przy rozmaitych scenach, które ci ludzie oglądają. Widać strach, widać wesołość, widać zaskoczenie, jak człowiek nie rozumie, widać agresję, widać lęk. To wszystko się objawia i w tym sensie ekran ma ogromny wpływ na zachowania, konkretne zachowania. Człowiek jest jak gdyby wdrukowane są te pewne obrazy w jego świadomość. Rozmawiam z ojcami jezuitami, którzy mówią mi, no, że jest jakieś takie zjawisko, że ci ludzie młodzi mieszkają razem, studenci mieszkają razem. Może co z tym fantem mamy zrobić, mamy jakieś spotkanie, mieć ten problem mamy. Skąd to się bierze, mieszkały razem? To jest ten samo zjawisko, co idziemy na dworzec, tam młodzi są, żegnają się, ściskają się, całują się, ale jest też sztuczne, to jest odgrywanie czegoś, co oni widzieli na ekranie. Tam potrzeba tylko jednej rzeczy. Przecież trzeba by tylko kogoś, kto to filmuje, bo to jest aktorstwo. I to mieszkanie razem jest moim zdaniem przeniesieniem w swoje życie tego, co oni widzą na ekranie. No, na ekranie ludzie żyją razem, chodzą w ciągu jednego filmu półtorej godziny, ludzie chodzą razem, prawda, ściskają się, i śpią razem i nie jest to żaden problem, bo film nie pokazuje żadnego problemu jako problemu moralnego, bo nie widać pracy sumienia, nie widać czy z tego wynika. I wobec tego ludzie traktują film nie jako dzieło, w cudzysłowie mówię sztuki, tylko traktują to jako obraz rzeczywistości, że to jest tak jak dokument. Ale to jest nieprawda. Dziecko, matka mi mówi, że pocałowała się z mężem, który jechał na jakąś tam naradę czy coś takiego, a dzieciaczek pyta mamę, a dlaczego ty się całujesz statusiem inaczej niż w telewizji? Dziecko dostrzega różnicę, a co jest prawdziwa pocałunek? No prawdziwy pocałunek jest ten tatusia i mamusi, a ten w telewizji to jest aktorstwo. Więc wobec tego, za które się płaci, które się powtarza parę razy, żeby to się udało, najlepszą scenę się wycina dopiero, prawda? Otóż to jest całe niebezpieczeństwo moim zdaniem filmu, że oni sobie nie zdają sobie z tego sprawy, że oni przenoszą w życie obrazy filmowe. Ja to nazywam ufilmowieniem życia. Ale niestety życie to jest życie, a nie film, prawda? Tutaj są żywi ludzie, którzy przeżywają konkretnie pewne rzeczy. Tamci ludzie w filmie, aktorzy nic nie przeżywają. Oni udają, to jest aktorstwo. A tutaj są żywi ludzie, którzy coś przeżywają. To są pewne konkretne reakcje, pewne konkretne sytuacje, za które nikt im nie płaci, tylko oni będą płacili za te sytuacje swoim życiem. Więc to jest kwestia zawężenia pola świadomości. Kiedy człowiekowi może zależeć na zawężeniu pola świadomości, zwłaszcza na przeżyciu przyjemnym? Kiedy może człowiekowi zależeć na tym, żeby zawęzić pole świadomości, nie myśleć, nie widzieć, tylko zawęzić się na przyjemnym życiu? Wtedy, kiedy rzeczywistość jest trudna, kiedy człowiek od tej rzeczywistości musi uciekać. I kiedy to się dzieje? Dzieje się to wtedy, kiedy człowiek ma jakieś
stresy, jakieś konflikty psychiczne, których nie potrafi unieść i nie potrafi rozwiązać. No spróbujmy parę takich egzystencjalnych konfliktów tutaj sobie. Pierwszy konflikt, który by wynikł, to jest nieakceptacja siebie. To, coś mówili o nieakceptacji kobiecości, jest tylko pewną postacią szerszego zjawiska, jako jest nieakceptacja siebie. Była kiedyś taka piosenka, mam siebie dość. Choć miły ze mnie gość, już wiele lat się znam i mam już siebie dość i dość już siebie mam. Codziennie przy goleniu tę samą widzę twarz, a na ulicy cień mój wciąż przy mnie trzyma straż. Choć miły ze mnie gość, już wiele lat się znam i mam już siebie dość i dość już siebie mam. Proszę Państwa, masę ludzi ma siebie dość. Masę ludzi nie lubi siebie. Nasza młodzież ma to zjawisko nielubienia siebie, projektuje na środowisko. On czy ona nie lubi siebie i wobec tego projektuje to na ludzi. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, społeczność mnie odrzuca. To poczucie wyobcowania ze społeczności bardzo niekorzystne w rozwoju psychicznym dziecka. Pilnujcie Państwo tego jako nauczyciele, żeby nasze dzieci, bo takim terenem, na którym najbardziej prędko się ujawnia taka nieakceptacja siebie, jest WF. Są dzieci, które lubią WF i to jest bardzo zdrowe. Jak ja pytam takich dzieciaków podczas kolędy, co najbardziej lubisz w szkole? Przerwy i WF. Prawda? Ale to, że one lubią WF, zwykle ci chłopcy, to jest bardzo korzystne. Natomiast jest szereg dzieci, które unika WF. Unika WF-u. Dlaczego? Bo się czują niezaradni, bo się czuje grubszy czy tego, że nie potrafi fiknąć koziołka. Niepewnie sprawny się czuje, bo się czuje gruby, za gruby, czy czuje się za gruba, bo nie umie kopać piłki, wobec tego się z niego śmieją, że nie umie kopać piłki i tak dalej. Więc nie dopuszczajcie Państwo do tego, żeby dziecko się zwalniało z WF. Raczej starajcie się robić takie specjalne ćwiczenia, żeby to dziecko się nauczyło pokonywać tę trudność, prawda? I ja w tej mojej terapii, którą wychowawczej, którą stosuję do ludzi, ja to nazywam inwestycja w ciało. Taki przychodzi chłopak, który miał trudności, bo był zainteresowany właśnie, wychowany tylko w gronie męskim, bo tam byli tylko chłopcy w tej rodzinie, zainteresowany dziewczynkami, ciałem dziewczynek, takie miał tendencje, które mogły być, rozwinąć się w jakąś pedofilię. I ja mówię, panie, to robi człowiek, który nie jest, to jest chłopak. Ja mówię, pan, dlatego że wtedy mogę więcej rzeczy temu powiedzieć, niż mówiąc do niego na ty, żeby nie przerzucać, żeby nie infantylizować. To robi człowiek, który nie ma zaufania do swojej cielesności męskiej. No to inwestuj pan w ciało. Jak mam inwestować w ciało? No pływaj pan, chodź pan na kulturystykę jakoś, ćwicz pan swoje ciało. Może może pan na tym ciałem swoim pracować. No niech pan wie, że pan może to ciało wypracować. Po co pan ma uwagę, że pan jest nieprawda. Pan może być sobą, niech pan będzie sobą. No i on co miesiąc się ze mną spotyka w tej poradni, no i co miesiąc mnie referuje. A inwestycja w ciało idzie, już przepłynęłem teraz przez tam, prawda, basen ileś tam razy i pracuję nad tym, prawda. I czasem mam jakieś pokusy, ale ja wiem, że to nie, bo ja muszę być dzielny. Widzimy, że tego rodzaju przeżycia mogą być korygowane w procesie wychowania. Jeżeli ktoś ma przekonanie, że właśnie był odrzucany, bo nie potrafił kopać piłki. Ja mówię, panie, pan nie potrafił kopać piłki, a może pan potrafi grać w ping-ponga? To graj pan w ping-ponga, a może badmintona pan potrafi. Więc trzeba znaleźć dla tego człowieka sytuację, w której on zaakceptuje sam siebie. I wtedy nie będzie miał wrażenia, że inni go nie akceptują, bo to jest tak zwany dynamizm projekcji, że człowiek to, co przeżywa w stosunku do samego, przypisuje innym, że inni go nie lubią, że inni go odrzucają, a to on sam siebie nie lubi. Więc to jest to nieakceptacja siebie, poczucie małej wartości według Adlera. Kiedy się to poczucie małej wartości rodzi u dzieci zwłaszcza? Mianowicie wtedy, kiedy dziecko się czuje nielubiane. To dotyczy dzieci najstarszych. Ponieważ najstarsze zawsze widzą rodziców zainteresowanych młodszym pokoleniem i zawsze te dzieci najstarsze mają przekonane, że są mniej kochane od innych dzieci. Mnie to rodzice nie kochali, zawsze ten młodszy chłopak to był lepszy niż ja. On takie poczucie jest nielubiany. Wobec tego, jak jestem nielubiany, to mam poczucie, że oni mnie, bo ja nie widzę, że to ja traktuje siebie jako gorszego, tylko przypisuje to rodzicom. Druga możliwość. Jestem kaleką, w cudzysłowie, prawda? Kaleką. To nie znaczy, że on rzeczywiście był kaleką, czy ona była kaleką, ale właśnie to jest to, że
uogólnia jakieś poczucie niepełnowartościowości w czymś. Nie potrafi skakać, więc jest kaleką, prawda? Może przypisać do czegokolwiek takie swoje poczucie niepełnowartościowości fizycznej. Więc to dotyczy dzieci, które chorowały dużo, były w szpitalu dużo, czy rzeczywiście były zwalniane z WF-u przez rodziców, którzy chętnie przychylają się do tego, że dzieciom dają te zwolnienia z WF-u, prawda? To niesłusznie, bo wtedy rośnie w nich poczucie, że oni są kalekami. A widzimy, że ci ludzie naprawdę niepełnosprawni mają wspaniałe wyniki, jak oni pracują nad sobą, te olimpiady ludzi niepełnosprawnych. Grają w piłkę nożną ludzie, którzy są na wózkach, prawda, no, czy robią jakieś wyścigi, no, nadzwyczajne rzeczy. Więc to nie jest prawda, że człowiek nawet rzeczywiście niepełnosprawny ma mieć poczucie niepełnosprawności. Nie, on jakoś zdobywa swoje życie i na to trzeba by tych ludzi nastawić. I trzecia możliwość, nie umiem. Kto ma takie poczucie, nie umiem. Dziecko najmłodsze albo spieszczone, jedynak na przykład, prawda. Dlaczego? Bo to dziecko jako najmłodszy, był taki herc pinkielek do mamusi, wszyscy za niego wszystko robili, bo on najmłodszy, litowali się nad nim, prawda? I wobec, albo jedynak, i on ma przekonanie, że on nie potrafi, wszyscy na niego coś zrobią. Ten zespół poczucia mniejszej wartości przejawia się w szkole trudnościami w tych przedmiotach, które właściwie wymagają od człowieka rozwiązywania zadań. A więc matematyka, fizyka, no i chemia, bo to są przedmioty, które prowadzą do tego, że człowiek rozwiązał zadanie. Tak, tak, ja tego nie potrafię. No to weź podłóż ten wzór. A, daj odpiszę. Prawda? No, no, odpiszę, nie będzie zaraz. Nie potrafię. Jak można z tą trudnością obejść? Bardzo po prostu, jeżeli Państwo uczycie w szkole, spróbujcie namówić takiego człowieka, który właśnie nie umie, ma trudności w matematyce, bo nie ma wyobraźni, że ponad jego możliwości. Dobra, niech odrobi jedno zadanie więcej niż jest zadane, ale z własnej woli. Niech on sam przystąpi do odrabiania zadań, do stawiania zadań. I w ciągu 3 tygodni to będzie dobry uczeń z matematyki, bo problem matematyki to jest tylko problem wzięcia się za rozwiązywanie zadań. To nie jest jeszcze pamięci, wyobraźni, matematyczny umysł. To jest kwestia rozwiązywania zadań. I więc to, ale ta nieakceptacja siebie oczywiście jest nieznośnym uczuciem, które no, w rozpaczliwy sposób skłania tego człowieka do ucieczki z życia. Nieakceptacja siebie może być związana z bardzo trudnym problemem dla dzisiejszego człowieka. I to jest problem, który powinien być, ja myślę, szerzej omówiony w naszym gronie. Nie wiem, czy jest omówiony. Mianowicie brak poczucia sensu życia. Bo jeżeli człowiek nie wie, jakie jest życie, to jest na dnie. Wszystko mu wisi. Na niczym mu nie zależy, bo on właściwie nie wie, po co żyje. Proszę Państwa, gdybym zapytał Was, którzy jesteście wybraną, bardzo wybraną garstką ludzi, to jestem przekonany, że w takim gronie jak nasze ponad 40 osób na pewno były osoby, które czasami takie myśli też miały. Bo to jest tak powszechne zjawisko w naszej kulturze, że jest, że w większej grupie zawsze są ludzie, którzy sobie mówią, po cholerę ja żyję, czy to w ogóle wszystko ma sens. Jak zapytacie młodych, komu z nich nie przyszło nigdy na myśl samobójstwo, to nie wszyscy podniosą ręce. To mówią dzieci u mnie, dzieci z 7 klasy na przykład, też miały myśli samobójstwo. To nie jest to, żeby ten człowiek popełnił samobójstwo, ale ma takie myśli. No nie wie, po co żyje, właściwie po co żyje, to bez sensu, tak żyć nie ma sensu. To zwłaszcza wtedy, gdy są konflikty domowe. Dziecko, które przychodzi, mówi mama, się rozwiodła, żyje z innym panem. Ten pan mówi mi, że mam do niego mówić tatusiu, a to nie jest mój tatuś. No to ja chcę popełnić samobójstwo. To mi te myśli czarne przechodzą, jak lecę do sąsiadki troszkę i pomogę, to mi te czarne myśli przechodzą. To jest wyznanie dziewczyny z 7 klasy, czyli z 2 gimnazjalnej. Dziewczyna z 3 gimnazjalnej, prawda, przestała jeść, prawda, nie zależy mi na życiu, nie zależy mi. Jak rozwiązać problem sensu życia? To jest problem, którego nie da się rozwiązać adekwatnie bez poza życiem religijnym. Natomiast to życie religijne u nas jest takie bardzo skoncentrowane na obrzędach, pewnych zewnętrznych formach religijnych, a bardzo brak jest w naszym życiu religijnym prawdziwego życia wewnętrznego, do którego okazuje się, że są zdolne nawet dzieci, skoro Matka Boska we Fatimie wybiera dzieci, którym się objawia i mówi im, że módlcie się za grzeszników, no to tam do licha składa ich ręce różanie, znaczy, że te dzieci
miały zrozumienie życia wewnętrznego. Są błogosławione, to przecież błogosławione to są dzieci, które mają cnotę, muszą mieć cnotę w stopniu heroicznym, żeby były błogosławione. Jest przekonanie, że to dziecko może mieć cnotę w stopniu heroicznym, czyli może mieć prawdziwe źródło, może mieć prawdziwe życie wewnętrzne. Czy my kształtujemy życie wewnętrzne? Ja mówię tu jako smutny i sam pełen winy, byłem wiele lat katechetą i myślę, że były braki w tej materii. Skoro moi wychowankowie żyją bez ślubu, ja mówię, jakie błędy ja zrobiłem, że jako katecheta, że wyjecie bez ślubu. Ha, żadnych błędów nie zrobiłem, takie jest życie. Moim zdaniem zrobiłem. Ja mówię, słuchajcie, ale Pan Bóg będzie mnie ciągał za odpowiedzialność. To powie, katechizowałeś, synek, katechizowałeś, patrz, co się z twojej katechizowałeś. Fajna była taka rodzinka, czytała, była lektorką, czytała przy ołtarzu, zawsze się garnęła do tego wszystkiego, dziś żyje bez ślubu. To takie jest życie. To jest coś nie w porządku z katechezą. Więc to widzimy, że znowu, to jest zespół tych frustracji, które krzyczą o zawężenie pola świadomości. I w naszym wychowaniu trzeba uświadomić sobie to i powiedzieć, z czego uciekasz. No to poczekaj, popracujmy nad tym, od czego uciekasz. Prawdziwe wyjście z tego jest to, że Pan Bóg mnie umiłował. Że jest ktoś, choćby mnie wszyscy opuścili, to u Izajasza proroka jest powiedziane, czy może matka zapomnieć o dziecku swojego łona. Ale nawet gdyby ona zapomniała, to ja o tobie nie zapomnę. Na kolana cię brać będę jak matka ciebie pieścił. Więc prawdziwym wyjściem jest to, że to jest to, o czym mówił kardynał Wyszyński, co papież też jakoś podejmuje, moment zawierzenia, że Pan Bóg mnie kocha i Pan Bóg mnie nie opuści, że to moje życie jest dlatego oddane Panu Bogu, we mszy świętej. Ale to jest kwestia życia religijnego. Ja teraz mówię ogólnie, to wtedy to poczucie sensu życia jest mniejsze, czego by nauczyła ta dziewczynka, jeżeli człowiek zrobi coś dobrego dla innych. Matka Teresa z Kalkuty, prawda? Na przykład. Zrobienie czegoś dla innych pozwala człowiekowi wyjść z tego okropnego poczucia, że ja jestem niepotrzebny. Nieprawda. Jestem, ktoś mnie potrzebuje. Wobec tego ja mam sens w tym, żeby wyjść do drugiego człowieka. To jest to, co prawo daru wpisane w osobę ludzką, co kardynał Wojtyła pisał. Ja natomiast chcę przetłumaczyć to praktycznie. Co to znaczy sens? Twoje życie ma sens, bo może, bo są inni, którzy ciebie potrzebują. Po prostu. Potrzebują ciebie. Jak potrzebują, ktoś się topi, no to potrzebuje ciebie, no bo topi się, no to weź, podaję mu rękę, żeby się nie utopił. I wtedy twoja egzystencja ma sens, bo jesteś potrzebny, czy jesteś potrzebna innym ludziom. To jest poza płaszczyzną religijną. Oczywiście można to zrozumieć w płaszczyźnie religijnej jak najbardziej. Oczywiście to jest miłość bliźniego. Ale ja w tej chwili chcę powiedzieć tak, powiem ogólnie, prawda? Gdzie pokazanie ludziom, którzy niekoniecznie mają życie religijne, ale bardzo często właśnie kobietom zwłaszcza, które mają właśnie takie gorzkie poczucie niepotrzebności, popadają w masturbację taką niepohamowaną, a potem proszę, niech pani odwiedzi raz w tygodniu chorą osobę o tej samej godzinie, tego samego dnia. Po 3 tygodniach ta osoba będzie czekała na panią, bo to będzie dla niej święto, że pani w ten czwartek o 5 po południu do niej przyjdzie. I wtedy pani zobaczy, że pani jest potrzebna. Niech pani weźmie dziecko jakieś i daje mu korepetycje, czy dopilnuje, żeby odrobiło lekcje. Rodzice będą szczęśliwi, że ktoś przy tym dziecku posiedzi i odrobi z nim lekcje, bo rodzice nie mają cierpliwości. I zobaczy pani, że to dziecko będzie czekało na panią. I ja to nazywam skanalizowaniem, brzydko nazywam to przypadkiem, skanalizowanie uczuć, prawda? Że te afekty oblatywne, które są szczególnie żywo przeżywane przez kobietę, że ona, prawda, ma potrzebę działania dla kogoś innego, że to trzeba wyzyskać, bo to są afekty, które jeżeli nie są zużytkowane, prawda, te afekty oblatywne, to one się spiętrzają, rodząc nieznośne poczucie niepotrzebności. Ja jestem nikomu niepotrzebny. Nauczyła mnie tego pani Han Ilgiewicz, taki psycholog, ciekawe książki, potrzeby psychiczne dziecka, inne. I kiedyś żeśmy jedli obiad razem po wykładach, ona mi nalewa zupę. Ja mówię, pani profesor, niech pani profesor zostawi, ja już sobie naleję sam. A to ojciec nie rozumie psychologii kobiet, nawet z modlińsko. Ja bo to kobieta musi karmić. Jak nie może piersią, to musi inaczej. Ja stara piersią nie mogę, to muszę inaczej. I od tego czasu, jak mnie gdzieś jestem w domu i jakaś pani mi proponuje, że mi naleje herbatę, może ojciec coś zje, to nie odmawiam, dlatego że pozwalam tej kobiecie realizować swoją głęboką potrzebę dzielenia się tym. I wtedy raczej przejawiam wdzięczność i podziękowanie, prawda? No ale wolałbym siedzieć z nią rozmawiać, niż to, żeby ona siedziała w kuchni, przygotowywała mi herbatę, co prawda, no ale bardzo trudno to powiedzieć. Więc to właśnie to uruchomienie tych afektów, które mamy dla
no, innych ludzi. Wydaje się, że mężczyzna, który, jak widzimy, potrzeby w stosunku do ojca są też tego rodzaju, żeby dał czas, żeby posiedział, żeby porozmawiał, żeby poczytał, żeby opowiedział, prawda? Mamy w tych potrzebach dziecka to bardzo. Wydaje się, że mężczyzna bardzo przeżywa znowu swój kontakt ze światem rzeczy, z przekształcaniem rzeczy, z twórczością. Spotkałem się w francuskiej literaturze z takim powiedzeniem, że prawdziwą czynnością seksualną jest twórczość. Ten chłopak, który musi coś, powinien coś robić. Dziewczyna, która powinna tę twórczość przejawiać tym, do czego ma, jak wydaje mi się, szczególne uzdolnienia. Mianowicie świat kultury, świat piękna. W takiej szkole gospodarczej prowadzonej przez siostry byłem i świetnie zorganizowana szkoła i siostry, zwiedzam tę szkołę. Dyrektorka pokazuje mi też jadalnię dla tej szkoły gospodarczej z internatem i widzę tak ładnie, jak tam w tych nakryciach, papierowe serwetki tak ładnie tam ustawione. Zwracam na to uwagę, potem widzę takie tutaj te serwetki, tak frymuśnie ułożone, a ta siostra mówi mi, mamy taką książkę, 58 sposobów składania serwetek. I te dziewczyny muszą się uczyć składać serwetki, bo to jak będą urządzały jakieś przyjęcie gdzieś w tych gastronomicznych, to one muszą umieć ozdobić ten stół. Jednocześnie zastanowiłem się, jak to jest bardzo mądre, że to jest kwestia robienia życia pięknym, prawda? I w tym pięknie trzeba, dziewczyna ma na pewno lepsze wyczucie takiego piękna, estetyki życia codziennego niż mężczyzna i ona się w tej twórczości w jakiś sposób, jakim jest to codzienne życie jako tworzywo twórczości, prawda? Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego zalecam rodzicom, żeby otwierali, bardzo trudne wymaganie, otwierali swój dom na kolegów i koleżanki swoich dzieci. W jaki sposób otwierać dom? Właśnie w taki, żeby dzieci powiedziały, zaproś, ale przygotuj dla nich herbatę. Nakryj stół, powiedz, jak to się robi. Owszem, nawet sobie upiecz jakieś ciastko, a co takiego? Jakiego gnieciucha, co ciastko, kruche ciastko, weź kostkę margaryny, weź tam trzy szklanki mąki, ugnieć troszkę cukru i będzie ciastko, upieczesz to ciastko i podaj ciastko, które sama zrobił. No, ale to są chłopaki, a chłopaki mogą mieć wielki talent do tarobienia. Mam w parafii takiego chłopaka, który kocha robić ciastka i matka zawsze mówi, to on tylko ciasta, który robi, jak my robimy jakieś imieniny, coś, to tylko tutaj Dawid czy inny robi te ciastka, prawda? To nie jest prawda, że on nie potrafi się nauczyć. Więc może się nauczyć. I wtedy by się właśnie to przyjmowanie gości byłoby pewną formą jednocześnie przekazywania Waltoru wartości kulturowych, że on by umiał zachować się. No, ja pamiętam, jako chłopak chodziłem na lekcję tańca i nas ten nauczyciel tańca uczył, jak się prosi do tańca, jak się dziękuje za ten taniec, a dzisiaj to jest tylko tak okropne. No bo nikt ich nie uczy tego. Po prostu nikt ich nie uczy. Wiesz, nauczył go tańca, ale nie nauczył go tego, że ten taniec jest pewną formą życia kulturalnego. Ja tutaj Państwu opowiadam takie rzeczy, ale tak, do takich rzeczy mnie tu skłania psychologia płciowości, jak Państwo widzą, bo to tak na marginesie, ale jednocześnie jest pewna całość, że ten mężczyzna czy kobieta to jest człowiek, który żyje w konkrecie wartości ludzkiej. Ze strony mężczyzny doznanie seksualne może mieć jeszcze inną funkcję, mianowicie potwierdzenie swojej męskości. Mówiliśmy o tym, że mężczyźni mają trudności w przeżywaniu identyfikacji psychoseksualnej. Jestem niedostatecznie mężczyzną i wobec tego bardzo często mężczyzna uważa, że wtedy, kiedy będzie zdolny do tego, to będzie wtedy prawdziwie mężczyzna. Mężczyźni się bardzo boją czegoś, co się nazywa impotencją, że on będzie niezdolny do stosunku seksualnego. I to paraliżuje bardzo często tych mężczyzn. Bardzo często mężczyźni lękający się, czy będą mogli współżyć, uciekają od swoich żon, wyobrażając sobie, że te żony będą wymagać od nich czegoś, czego oni nie są w stanie spełnić. Przychodzi pani i mówi, że jej mąż ją zdradza, że wraca do domu późno, że twierdzi, że jest w jakimś klubie szachowym czy coś takiego. No oczywiście on na pewno ją zdradza, na pewno kogoś ma, nie chce się do tego przyznać. Pytam ją, czy by mąż mógł przyjść do mnie. No to mąż za tydzień przyszedł. Ja mu mówię, no, że on powiada, proszę ojca, ona jest 3 lata ode mnie starsza i ona ma 46 lat, ja mam 40. Czyli ona jest wściekle o mnie zazdrosna i ciągle uważa, że ja udowodnię jej, że ją nie zdradzam przez to, że będę z nią współżył, a ja tak na zamówienie nie potrafię, więc ja uciekam, wracam później do domu, idę czy do klubu szachowego, bo wtedy wraca do domu, jak ona już śpi, da mi święty spokój, no dobrze. Na to ona przychodzi drugi raz, ja jej to tłumaczę,
że ona jest starsza, że jest tutaj bardzo pielęgnowana, staranna, no ale widać bardzo, że zazdrosna o niego, bo... Ale jak ona chce go sprawdzać, czy on jej nie zdradza, to mężczyzna tak na sprawdzanie to on nie potrafi, bo dla niego to jest coś innego. Ona robi taką zdziwioną minę i mówi, jak to mężczyzna nie może zawsze. Widzi pani, no nie może, nie może zawsze. Niech pani to zrozumie i wtedy problem nie będzie, niech pani nie wymaga od męża czegoś, niech pani stworzy warunki. Ale bardzo często ten mąż się boi tego, że żona chce się do niego przytulić, bo on już myśli, że ona wtedy będzie chciała coś więcej, a on do tego coś więcej wcale nie jest usposobiony. Ale wściekle się tego wstydzi i tego w ogóle nie powie nikomu. No w tym wypadku tak się zdarzyło, że on mi szczerze powiedział. Przychodzi inna pani zaraz rozpaczona, że mąż ma dwoje dzieci, te dzieci zakochają tego ojca, a on uciekł z jakiejś innej kobiety, a ta pani taka bardzo starannie starająca się o siebie. Tak mi coś nie pasowało w tym, co ona mówi do tego obrazu, nie znałem jego. I mówię jemu, a może on ucieka nie do kobiety, tylko może on ucieka od kobiety, bo może pani od niego oczekuje czegoś, a może on jest impotentem, może, a tamta druga kobieta wcale nie oczekuje od niego tego rodzaju świadczeń, bo oczekuje 300 zł za to, żeby zrobić herbatę. No to co? No niech pani powie mężowi, że pani rozumie, zrozumiała, że pani nie, pani powoła się na mnie, że pani ze mną rozmawiała, że ja pani wyjaśniłem, że on ma trudności w tej dziedzinie, że pani od niego nie będzie niczego oczekiwała, niech tylko się siedzi w domu i niech dzieci mają ojca. Niech pani dla wszelkiej pewności zrobi mu osobny nawet pokój, żeby mieszkał, żeby on nie miał poczucia zagrożenia, że pani będzie od niego chciała czegoś, będzie go sprawdzała, co dramatycznie będzie od pani uciekał. No i jakiś czas później ta pani bardzo tak miło przyszła do mnie, powiedziała, ojciec uratował mnie i uratował nasze małżeństwo. Właśnie to jest to, że bardzo często mężczyzna jest zaniepokojony, że sprawdza, sprawdzanie swojej męskości. Tak właśnie zwłaszcza dotyczy to chłopaków. Spraw dotyczy chłopaków, którzy mają taką na przykład częsta masturbacja. Zawsze wiąże się ta częsta masturbacja, bo to nie jest potrzeba jakaś, to jest właśnie niepokój o to, że on nie jest jak gdyby w pełni sobą i wtedy bardzo pomaga właśnie to zwrócenie uwagi na inwestycje w siebie. Pracuj nad sobą, pokaż, że jesteś naprawdę mężczyzną, nie dlatego, że tam ci wszystko funkcjonuje, tylko dlatego, że jesteś ogólnie człowiekiem. Jest i kobiet natomiast. Spotykam się często z taką sytuacją, która jest opisywana może w podręcznikach psychiatrii jako stan depresyjny z pobudzenia, że jest pewnego rodzaju stan obniżonego nastroju, który łączy się z jakimś właśnie silnym napięciem. I to funkcjonuje też u mężczyzn, ale zwłaszcza jest dotkliwe dla kobiet, że ona sobie nie daje rady, ona się masturbuje i wtedy okazuje się, że ja jej podaję drobne dawki środków przeciwdepresyjnych i to, które poprawiają jej kontakt ze światem ludzi i rzeczy. Wyprowadzają ją z tej izolacji jakiejś, w której ona wściekle żyje i nie może sobie dać z tym rady. I dając jej te środki, jeżeli naprawdę, bo są takie wypadki, że ta masturbacja jest spowodowana tym, że kobiecie coś przeszkadza jej łechtaczka, że ona mówi, przeszkadza mi ten tam kołeczek taki, przeszkadza mi. To prawda, dlatego, że później jest taka tulejka tej łechtaczki. Ta łechtaczka może być troszkę przerośnięta, drobny zabieg chirurgiczny, na który ginekologowie nie zwracają uwagi, a jednak to może tak być, że tak jest, drobny zabieg chirurgiczny pozwala uwolnić, jak gdyby to czasem daje po prostu zwyczajnie i przeszkadza to, bo jest jakiś świąt sromu. Tak jak u chłopaka może to być właśnie stulejka, która też jest powodem takiego stałego zwrócenia uwagi na członek. Więc są takie fizjologiczne przyczyny koncentrowania uwagi na tym narządzie. I wtedy u małych dzieci to jest brak higieny, nawet małe niemowlątka, może nie, no, ale małe dzieci, które tam się drapią stale. U chłopców to jest właśnie często wzrosty napletka z żołędzią prącia, czy stulejka, która powoduje zapalenie. Te chłopaki w piątej, szóstej klasie ciągle się tam drapią, no bo ich tam swędzi, bo nikt nie powie, że trzeba to jakoś umyć, bo matka nie zwraca na to uwagi, bo to już jest duży chłopak to, no ale trzeba czasem temu chłopakowi coś powiedzieć, pokazać. No, może ojciec powinien to czasem zrobić, który też oczywiście, bo to są takie delikatne sprawy, to on nie będzie o tym mówił. No i tak te dzieciaki są opuszczone, więc takie uwagi nam czasem, że jeżeli chodzi o taki świąt sromu, to pomaga, czy zastosowanie troszkę na maszczenia tego sromu zwyczajną oliwą, czy jakimś olejkiem.
czy nawet posmarowanie tego szlomu jakąś maścią znieczulającą. Są takie maści. I to bardzo pomaga. Potem po prostu takie fizykalne, fizyczne zapobieżenie tych trudnościom pomaga tym osobom uzyskaniu tej wolności wewnętrznej, do której jednak wszyscy bardzo tęsknimy. Stąd mamy problem pracy w pewnym sensie jednocześnie w tej analizie, pracy nad tą rzeczywistością pobudzenia seksualnego i no, jak sobie z tym radzić, z tym zadowoleniem płciowym. Zadowolenie płciowe jest egzystencjalnie istotnie ważne, bo bez niego nie będzie ani życia ludzkiego, ani rodziny, ani małżeństwa. Jednocześnie u nas zranionych ono może rodzić uzależnienie i wytłumaczę, jakie jest źródło tego. Człowiek ucieka od pewnych konfliktów, ucieka od tego autoportretu nieznośnego, wadliwego i dlatego naszym zadaniem jest pomóc człowiekowi w osiągnięciu tej upragnionej wewnętrznej wolności.